przedstawicieli do Sędziowie, właśnie. Skarga prokuratora generalnego dotyczyła dwóch kwestii. Uprzywilejowania pozycji sędziów sądów wyższych instancji w rywalizacji o miejsce w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz różnicowania kadencji członków KRS ze względu na to, czy są sędziami, czy parlamentarzystami. W obu przypadkach Trybunał Konstytucyjny przyznał rację skarżącemu te przepisy. Wyrok uzasadnił sędzia Mariusz Muszyński. Trybunał stwierdził, że ustawodawca, ustanawiając skarżone przepisy, wykroczył poza zakres kompetencji przekazanej mu przez ustrojodawcę. Dzisiejsze rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z satysfakcją przyjęła sama Krajowa Rada Sądownictwa. Jej rzecznik, sędzia Waldemar Żurek, także jest zadowolony z takiego orzeczenia. Trybunał wypowiada się, że wszyscy sędziowie powinni mieć bezpośrednie prawo wyborcze. Cały czas politycy podkreślają, że to oni powinni wybierać członków Krajowej Rady Sądownictwa sędziów. W tej części Trybunał usatysfakcjonował Radę, że przyznał, że wybór sędziów przez sędziów jest godny. Z radością, choć wywołaną innymi względami, wyrok Trybunału w sprawie ustawy o KRS przyjął przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem to jasny sygnał w sprawie przygotowywanej nowelizacji ustawy o Radzie i w sprawie przerwania kadencji i członków sędziów. Przypomnę, że to Krajowa Rada Sądownictwa tak na dobrą sprawę decyduje o tym, kto w Polsce będzie sędzią. A ponieważ w tej Radzie w zdecydowanej większości są sędziowie, to można w uproszczeniu powiedzieć, że o tym, kto w Polsce będzie sędzią na wszystkich szczeblach sądownictwa, decydują sędziowie. Dlatego kluczową dla reformy wymiaru sprawiedliwości jest reforma Krajowej Rady Sądownictwa. Innego zdania jest posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz, która krytykuje zarówno wyrok Trybunału, jak i nową ustawę o KRS. Politycy PiS szukają pretekstu do tego, aby obsadzić Krajową Radę Sądownictwa swoimi ludźmi. Temu ma służyć zarówno ustawa o upartyjnieniu Krajowej Rady Sądownictwa, jak i dzisiejsze spotkanie trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz dwóch dublerów. Nowelizacja ustawy o KRS zakłada m.in. przerwanie kadencji jej obecnych członków sędziów i wybór nowych przez sejmową większość. Zdaniem opozycji doprowadzi to do upolitycznienia sądów, a w ocenie rządzących uzdrowi sytuację w wymiarze sprawiedliwości, wprowadzając do niego podstawowe zasady demokracji. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Furgonetka na polskich znakach rejestracyjnych rozbiła się w pobliżu miejscowości Calais na północy Francji. Kierowca nie żyje. Policja prowadzi dochodzenie. Do tragedii doszło po tym, jak koczujący w pobliżu imigranci zabarykadowali autostradę A16 w pobliżu Boulogne. Stojące tam trzy ciężarówki tiry uderzyła furgonetka na polskich numerach rejestracyjnych. Według miejscowej prefektury tożsamości osoby prowadzącej pojazd nie można na razie ustalić ze względu na stan zwłok. Policja poinformowała o zatrzymaniu 9 Erytrejczyków, których obecność odkryto w jednym z trzech zablokowanych tirów. Wszyscy zostali osadzeni w areszcie i są przesłuchiwani. W rejonie Calais tego typu zapory na autostradzie wiodącej do portu nad Canem La Manche są na porządku dziennym. Świadczy to o wzrastającej liczbie imigrantów, którzy pojawiają się w tych okolicach, mimo likwidacji w październiku ubiegłego roku słynnej dżungli, obozowiska na dziko pod Calais. Ludzie ci chcą za wszelką cenę dostać się do Wielkiej Brytanii, dlatego zatrzymują tiry, by w ich ładowniach przeprawić się na drugą stronę kanału La Manche. To jednak pierwszy tak tragiczny przypadek z ofiarą śmiertelną barykadowania autostrady przez zdesperowanych imigrantów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To jeden z wielu incydentów, do których dochodzi na europejskich drogach. Tak na temat wypadku we Francji mówił w Polskim Radiu 24 Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Podkreślał jednak, że zawodowi kierowcy w Europie nie czują się bezpiecznie. To jest jeden z incydentów w tym momencie o bardzo tragicznych skutkach, ale jeden z wielu incydentów, z którymi na co dzień się spotykają nasi polscy kierowcy na drogach europejskich, na parkingach europejskich. Można powiedzieć, że kraje, państwa członkowskie Unii Europejskiej skupiają się w tym momencie na administracyjnym regulowaniu rynku, zapominając zupełnie o tym, że przede wszystkim powinny zapewnić bezpieczeństwo i obrotu towarowego, i bezpieczeństwo życia i zdrowia osób zatrudnionych w transporcie. Tego nam brakuje. W sprawie katastrofy w ruchu lądowym, do którego doszło w pobliżu Calais, śledztwo wszczął Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Brytyjskie media publikują kolejne szczegóły na temat zamachowca, który wczoraj w Londynie wjechał w wiernych wychodzących z meczetu. Darren Osborne urodził się w Singapurze, był już wówczas
byłej już wówczas brytyjskiej kolonii, dorastał w hrabstwie Somerset. Ostatnie lata spędził w Cardiff w Walii. Sąsiedzi opowiadają, że niedawno rozstał się z partnerką, ma czworo dzieci. Według Daily Telegraph w ostatnim czasie gwałtownie się zradykalizował. Powodem miał być czerwcowy atak na London Bridge dokonany przez fanatyków muzułmańskich. W sobotę Osborne miał zostać wyrzucony z pubu, po tym jak wykrzykiwał obelgi pod adresem imigrantów, a szczególnie wyznawców islamu. Część świadków cytowanych przez dziennik mówi, że po dokonaniu ataku Osborne oświadczył: zasłużyliście na to, zrobiłem to, co do mnie należało. W oświadczeniu rodzina mężczyzny pisze, że jest zaszokowana, nazywa czyn szaleństwem, ale przekonuje, że Osborne nie był rasistą. No to racism! No to ekstremizm! Wczoraj w okolicy nocne czuwanie. Duchowni muzułmańscy, żydowscy i chrześcijańscy na miejscu bukiety kwiatów, a mieszkający tu Hasan mówi mi, że obawia się radykałów. Radykałów po obu stronach. Trudno było sobie wyobrazić, że ktoś dokona takiego ataku jak islamski radykał. Ten mężczyzna chciał pokazać, patrzcie, my też tak potrafimy, ale to tylko wspiera narrację muzułmańskich ekstremistów, którzy teraz mogą powiedzieć, widzicie, ludzie z zachodu was nie lubią. Środki bezpieczeństwa wokół meczetów ciągle są zaostrzone. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Unijne kraje chcą zmian w projekcie prawa azylowego przewidującego automatyczny i obowiązkowy podział uchodźców. Wiele państw uważa, że komisja powinna wycofać się z tego pomysłu, a także z wysokich kar finansowych za odmowę przyjęcia uchodźców. 250 tysięcy euro za jedną nieprzyjętą osobę. Powiedział o tym wiceszef dyplomacji polskiej Konrad Szymański, komentując wstrzymanie prac nad prawem azylowym z powodu zbyt dużej różnicy zdań wśród państw członkowskich. Komisja Europejska po prostu powinna porzucić źle przemyślany projekt oparty o automatyzm, relokację automatyczną, ponadnarodowe zarządzanie migracją. Państwa członkowskie wyraźnie oczekują tego, aby komisja pomagała znaleźć kompromis w tej sprawie, a nie utrudniała. Kryzys migracyjny ma być jednym z tematów dwudniowego szczytu, który pojutrze rozpoczyna się w Brukseli. Wiceminister Szymański dodał, że projekt wniosków przygotowany na to spotkanie jest po myśli Polski, ale chciałaby ona wprowadzić zmiany. Dość ogólny język oparty o równowagę odpowiedzialności i solidarności nie daje konkluzji finalnej. Państwa członkowskie powinny mieć swobodę doboru okazywania solidarności europejskiej. Polska nie ma żadnego problemu z tym, aby okazywać solidarność europejską w tego typu sytuacjach, jakiekolwiek one będą w przyszłości również. Natomiast musimy mieć jasność, że zachowujemy pełną kontrolę nad polityką azylową i że żadne elementy pośrednio nie będą na to wpływały. Do porozumienia w sprawie przepisów azylowych próbowały doprowadzić dwa kraje sprawujące przewodnictwo w Unii, Słowacja i Malta. Oba uznały, że jest to niemożliwe i przekazały sprawę Estonii, która od 1 lipca będzie przez pół roku kierowała pracami wspólnoty. O bardziej sprawiedliwy rozdział uchodźców apeluje niemiecki minister spraw zagranicznych. W oświadczeniu opublikowanym na oficjalnych stronach MSZ Sigmar Gabriel przyznał, że Berlin nie poradzi sobie samodzielnie z kryzysem imigracyjnym. Stało się jasne, że Niemcy samodzielnie nie sprostają wyzwaniom. W celu złagodzenia cierpienia uchodźców na świecie i niedopuszczenia do wybuchów nowych kryzysów migracyjnych konieczne są wspólne wysiłki międzynarodowe i sprawiedliwy podział obowiązków, napisał Sigmar Gabriel w specjalnym oświadczeniu z okazji Światowego Dnia Uchodźcy. Gabriel przypomniał, że Niemcy od dawna pomagają uchodźcom, między innymi z Syrii oraz z objętych kryzysami krajów sąsiednich. W zeszłym roku niemiecki MSZ przekazał do dyspozycji wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców rekordową sumę 307 milionów euro, napisał szef niemieckiej dyplomacji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Od 2015 roku do Niemiec z zamiarem ubiegania się o azyl przyjechało ponad milion uchodźców. Brak wypracowanych procedur, niedobór wykwalifikowanych pracowników spowodowały, że nieznana jest liczba niezarejestrowanych przybyszy, którzy obecnie nielegalnie przebywają w Niemczech. O uchodźcach rozmawiano dzisiaj także w polskim parlamencie. PSL chce, by Sejm uchwałą wezwał rząd do podjęcia działań zmierzających do rozwiązania kryzysu migracyjnego. Posłowie przedstawili w tej sprawie projekt uchwały. Pierwszy z jej pięciu punktów dotyczy odejścia od przymusowej relokacji i wyznaczania kwot uchodźców. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że Komisja Europejska powinna przyznać się do błędu. Relokacja uchodźców nie powinna odbywać się automatycznie, tylko powinna uwzględniać możliwości kulturowe i ekonomiczne każdego z państw.
To jest pierwszy punkt, bardzo ważny, bo on sprawia, że będzie indywidualne podejście zarówno do tych, którzy potrzebują pomocy, jak również do tych, którzy tej pomocy mają udzielać. Zbigniew Sosnowski z PSL proponuje m.in. utworzenie korytarzy humanitarnych i przyjęcia do Polski sierot wojennych. Jesteśmy przeciwko przyjmowaniu imigrantów, ale jesteśmy za tym, aby Polska udzieliła jednak humanitarnej pomocy uchodźcom i to szczególnie tym, którzy mają te korzenie chrześcijańskie i chcieliby sami tutaj z własnej nieprzymuszonej woli przebywać na terytorium Polski. Proszę zwrócić uwagę, nic tu się nie kłóci, bezpieczeństwo obywateli jest zachowane, a Polska w jakiś sposób pokazuje światu, że jest otwarta na problemy współczesnego świata. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki z PiS zauważył, że przyjęcie grupy sierot nie zablokuje procedury wszczętej przez Brukselę przeciwko Polsce. Nie o sieroty z Aleppo, po części chrześcijańskie, chodzi Komisji Europejskiej, tylko chodzi o wzięcie ludzi, którzy od 2 lat przebywają nie w Aleppo, tylko w obozach we Włoszech i Grecji. Światowy Dzień Uchodźcy ustanowiony został w 2000 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ma przypominać o trudnej sytuacji milionów ludzi, którzy musieli uciekać ze swoich krajów. A teraz Waszyngton. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko spotkał się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. Głównym tematem rozmów był konflikt na wschodniej Ukrainie. Podczas krótkiego wystąpienia w Białym Domu Poroszenko podziękował Stanom Zjednoczonym za wsparcie. Wizyta Petra Poroszenki w Białym Domu nie miała charakteru formalnego spotkania obu przywódców. Jej głównym punktem była rozmowa z wiceprezydentem Mike'em Pence'em, do którego w pewnym momencie dołączyli prezydent Donald Trump i jego doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego generał H.R. McMaster. Podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami prezydent Stanów Zjednoczonych ograniczył się do przywitania gościa i stwierdzenia, że podczas dyskusji osiągnięto postęp. Z kolei Petro Poroszenko podziękował za amerykańskie wsparcie dla narodu ukraińskiego w, jak się wyraził, walce o wolność i demokrację. Jestem przekonany, że efektywna koordynacja naszych działań doprowadzi do pokoju, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa mojego kraju. To było pierwsze spotkanie Donalda Trumpa z Petrem Poroszenką. Ukraiński przywódca zabiegał o to, by doszło do niego przed lipcową rozmową przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji, do której ma dojść przy okazji szczytu grupy G20 w Hamburgu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tymczasem Stany Zjednoczone ogłosiły dziś rozszerzenie na kolejnych 38 podmiotów sankcji nałożonych na Rosję za jej działania na Ukrainie. Są wśród nich przedstawiciele władz, ale też firmy i instytucje działające na Krymie, zaanektowanym w 2014 roku przez Rosję. Podsumowanie dnia. Wracamy do kraju. Resort Zdrowia ma ponownie przeanalizować projekt o możliwości pobierania opłat przez szpitale publiczne. Konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji ustawy o działalności leczniczej są wstrzymane do czasu zakończenia tej analizy. Takie są efekty spotkania ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z premier Beatą Szydło, które odbyło się po posiedzeniu Rady Ministrów. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł tłumaczył wcześniej, że w nowelizacji chodzi o wyrównanie szans publicznych szpitali i placówek działających w formie spółek, które oprócz leczenia w ramach kontraktu z funduszem mogą pobierać opłaty. Nie zamierzamy pobierać od pacjentów, którzy zgłaszają się w ramach ubezpieczenia, żadnych dopłat ani opłat. Po prostu wyrównujemy szanse tych szpitali, które chcemy, żeby były prowadzone nadal jako publiczne szpitale. Wczoraj premier Beata Szydło powiedziała, że będzie domagała się wyjaśnień w tej sprawie. Według mnie w tej chwili nie ma takich możliwości, abyśmy wprowadzali świadczenie odpłatne, chyba że pan minister zdrowia jest w stanie mi uzasadnić, że nie wpłynie to na dostępność pacjentów do świadczeń zdrowotnych, że nie wpłynie to na to, że będą dzieleni pacjenci na lepszych i na gorszych. Projekt jest mocno krytykowany przez polityków opozycji. Barbara Góra, Polskie Radio. Główne założenia programu Rodzina 500+ nie zmienią się, ale rząd proponuje szereg zmian mających wyeliminować nadużycia. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Minister pracy, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że chodzi o uszczelnienie wypłat z programu 500+ w taki sposób, by trafiały one do osób faktycznie uprawnionych. Te zmiany, które proponujemy Państwu w tym projekcie ustawy, będą dotyczyły likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały między innymi na dopasowywaniu przez niektórych rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko i deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobierania świadczenia wychowawczego
przez osoby niezamieszkujące w Polsce. Minister zapowiedziała także poprawę dostępności do żłobków i obniżenie kosztów opieki nad najmłodszymi dziećmi. Projekt ustawy ma na celu zwiększenie liczby miejsc w żłobkach lub klubach dziecięcych oraz obniżenie cen pobytu dzieci w instytucjach, podkreślam, bez jakiegokolwiek obniżenia jakości sprawowania opieki i bezpieczeństwa dzieci, które przebywają w tych miejscach opiekuńczych. Projekt chwaliła rzeczniczka PiS, posłanka Beata Mazurek. W naszej ocenie te rozwiązania to bardzo dobre rozwiązania, rozwiązania oczekiwane i pożądane. Dlatego też w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o skierowanie powyższego projektu do dalszych prac. Dalszych prac nad projektem nie chce natomiast Platforma Obywatelska. Jej stanowisko tłumaczyła posłanka Platformy Magdalena Kochan. Widzimy pewne dobre rzeczy, które chcecie wprowadzić tą ustawą. Ale nie mam czasu na omówienie tych dobrych rzeczy, a te złe stanowią powód, dla którego składam na ręce pana marszałka odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu i powrót do rozwiązań dobrych w innych inicjatywach ustawodawczych. Podobne stanowisko ma Nowoczesna. Posłanka Monika Rosa krytykowała samą ideę programu Rodzina 500+. Rząd przeznaczył ogromną kwotę na program, który jest transferem finansowym. I z tego programu, szanowni państwo, dzieci nie będzie. Jest to niewykorzystana szansa na prawdziwą, na dobrą i na wielowymiarową politykę rodzinną. Barbara Chrobak z Kukiz15 uważa, że zmiany są niezbędne, a projektu Rodzina 500+ należy bronić. Klub Kukiz15 poprze projekt i będzie oczekiwać dalszego rozwijania i utrwalania programu, bo są w Sejmie opcje, pan Petru, pan Schetyna, które przebierają nogami, by go zlikwidować. Klub PSL zapowiada zgłoszenie poprawki wprowadzającej zasadę złotówka za złotówkę. Na czym ma ona polegać, tłumaczył poseł Krystian Jarubas. Nawet osoby, w tym na przykład samotne matki, które przekraczają ustalony przez was próg dochodowy 800 zł na osobę, miałyby szansę na dodatek na pierwsze dziecko. Zostałby on jedynie zmniejszony z 500 zł o tyle, ile wyższy jest dochód. Przykładowo, jeśli wynosi 850 zł na osobę miesięcznie, na pierwsze dziecko rodzice dostaną 450 zł. Wśród innych zmian proponowanych w projekcie znalazły się rozwiązania ułatwiające korzystanie z karty dużej rodziny. W tym roku do budżetu może wpłynąć dodatkowo 20 miliardów więcej z podatków, powiedział w Telewizji Polskiej wicepremier Mateusz Morawiecki. Te 20 miliardów złotych składa się z 20 miliardów drobnych czynności. Zaglądania do cystern przewożonych przez granice, kontroli puszek, w których miała się znajdować karma dla psów, a znajdował się tytoń do fajek wodnych, kontroli przemytu przez różne granice. To jest żmudna praca naszych służb skarbowych. Dziesiątki tysięcy akcji podejmowanych dziennie, które doprowadzają nas do takiego sukcesu, mówił wicepremier. Te 20 miliardów złotych wiszą już na wyciągnięcie ręki. Myślę, że osiągniemy to już w tym roku, dodał Mateusz Morawiecki. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold przesłuchano prezesa portu lotniczego w Gdańsku Tomasza Kloskowskiego. Jego zeznania mają związek z inwestycją spółki w linie lotnicze OLT Express z powodu działalności linii lotniczych stworzonej przez linię finansową Amber Gold. Tylko gdański port stracił ponad 4,5 miliona złotych poniesionych strat port lotniczy. Ile stracili? Starania o spłatę zadłużenia prezes portu rozpoczął dopiero w czerwcu 2012 roku, czyli tuż przed upadkiem OLT Express w lipcu, gdy zadłużenie rosło w tempie średnio miliona złotych miesięcznie. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman pytała Tomasza Kloskowskiego, dlaczego nie domagał się należności wcześniej, tak jak zrobiły to inne firmy. Port lotniczy we Wrocławiu również nie ma wierzytelności wobec OLT, bowiem wszystkie należności z tego samego powodu regulowane w formie przepłat. W związku z powyższym muszę powiedzieć, panie prezesie, że jak widać były lotniska, które po pierwsze sprawdziły tego kontrahenta, uznały go za partnera niewiarygodnego, a po drugie stosowały przedpłaty. To są te lotniska, które były w identycznej sytuacji jak pan. Tomasz Kloskowski nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiedział również, dlaczego lotnisko nie wprowadziło przedpłat dla niewiarygodnego przewoźnika, co przyczyniłoby się do zniwelowania strat. Prezes przyznał, że nawiązanie współpracy z OLT Express zarysowywało perspektywę dynamicznego rozwoju. To jest wielka szansa dla tego lotniska i należało zrobić wszystko, żeby pomóc. Prezes nie sprawdził jednak, kim jest Marcin P. Zeznał, że twórcę piramidy finansowej poznał w połowie 2011 roku. Oczywiście, nie wiedziałem, że to jest oszust i nie wiedziałem,
Wiedziałem, że oszuka mnie i moją firmę. Jeśli chodzi o taką bazę hubową, przesiadkową, to zgłosił się tylko i wyłącznie OLT Express. Nie było wcześniej przewoźnika, który by chciał latać w takiej skali z Gdańska. I w związku z powyższym nie zada pan pytania, jakby takich podstawowych informacji, jak kto to jest, jaki ma kapitał, skąd się wziął, jak długo funkcjonuje, kto jest w jego zarządzie, w radzie nadzorczej. W ogóle nie, pana to nie interesowało? Nie, takich wiadomości naprawdę do funkcjonowania lotniska i współpracy z linią lotniczą nie potrzebujemy. Wśród pytań komisji często padało również nazwisko Michała Tuska, który był pracownikiem lotniska w Gdańsku. Prezes Gloskowski przyznał, że przyjęcie go do pracy odbyło się bez konkursu. Konkursu nie organizowaliśmy, ponieważ ja chciałem zatrudnić pana Michała Tuska, a nie jakiegokolwiek pracownika. Znając kompetencje pana Michała Tuska, znając jego znajomość rynku lotniczego, wiedziałem, że to jest bardzo dobry pracownik, że to jest kompetentna osoba i chciałem zatrudnić tą kompetentną osobę. Syn byłego premiera, Michał Tusk, jednocześnie pracował w spółce OLT Express i w gdańskim porcie lotniczym jako specjalista do spraw marketingu. Tomasz Gloskowski mówił, że nie widział w tym żadnego problemu i nie sądzi, by mogło to wpłynąć na niekorzyść portu w Gdańsku. Jutro Michała Tuska przesłucha Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa twierdzi, że były zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyprowadził z niej miliony złotych, a samą spółdzielnię doprowadził do upadłości. Według przedstawicieli ruchu miejskiego zarząd nie poniósł za to żadnych konsekwencji. Przedstawiciele stowarzyszenia pokazali powiązania między zarządem spółdzielni a znanymi warszawskimi prawnikami, którzy mieli pomagać w procederze. Według stowarzyszenia pieniądze wyprowadzano na różne sposoby, m.in. wyprzedając majątek. Jak mówi Jan Śpiewak, skala nieprawidłowości jest ogromna. Można powiedzieć, że potraktowano tą spółdzielnię jak prywatną własność rodziny R. Krystyna R. w tym momencie ma 30 zarzutów z tytułu wyprowadzania majątku z spółdzielni mieszkaniowej. Przedstawiciele stowarzyszenia wskazują, że jednym z efektów działania poprzedniego zarządu jest brak umowy z miastem na użytkowanie wieczyste gruntu pod blokiem mieszkalnym przy ulicy Grzybowskiej 9. Miasto żąda kar umownych. Mieszkańcy boją się eksmisji. Ciągle groźbą utraty dachu nad głową. To jest afera większa niż Gdańska. Przedstawiciele stowarzyszenia apelują do ministra sprawiedliwości, by objął on swoim nadzorem śledztwo w tej sprawie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Będą ostrzejsze kary za znęcanie się nad zwierzętami. Proponowane regulacje przygotował resort sprawiedliwości. Dziś omawiano je na połączonym posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości oraz Rolnictwa. W projekcie ustawy przewidziano podwyższenie kar za zabijanie i znęcanie się nad zwierzętami z 2 do 3 lat więzienia, w przypadku czynów ze szczególnym okrucieństwem z 3 do 5 lat. Nowością w ustawie ma być również obligatoryjne wymierzanie skazanym przez sądy kar finansowych na cele związane z ochroną zwierząt, przypomina wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Jest to bardzo ważna ustawa. Mieliśmy do czynienia z wieloma przypadkami bestialskiego traktowania zwierząt i uważamy, że zaostrzenie kar, bo to jest główna idea, kończy z tą bezradnością państwa w ramach tej sfery. Zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami nie chcą ludowcy. Poseł Mirosław Maliszewski uważa, że projekt rządu jest zbyt daleko idący. Dzisiejsze przepisy, które regulują sprawy dobrostanu zwierząt, warunków chowu, hodowli, ale także ich traktowania, są wystarczające. Drugie czytanie projektu ustawy planowane jest jutro na posiedzeniu plenarnym. Michał Fedusia, Polskie Radio. 54. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki odbędzie się we wrześniu w Opolu. Jego organizatorem będzie Telewizja Polska. Miasto wynajmie jej amfiteatr i udostępni prawa do marki festiwalu. Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski zaznacza, że długie tradycje wspólnego tworzenia imprezy z TVP zaważyły na tym, że to właśnie z tą stacją podpisano umowę. Telewizja obiecuje, że dołoży wszelkich starań, żeby artyści, którzy byli zaproszeni na czerwcowy termin, wzięli udział w tym festiwalu. Jednocześnie miasto będzie przyglądać się temu i oceniać, jak to wszystko się udało. Sami artyści oczywiście muszą zdecydować, czy ta formuła współpracy z telewizją jest dla nich satysfakcjonująca. Myślę, że doczekamy się bogatego programowo festiwalu jesiennego. Z porozumienia zadowolony jest satyryk Jan Pietrzak, który podczas festiwalu będzie obchodził jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. Mówił o tym w Polskim Radiu 24. Głos rozsądku zwycięży, ponieważ rozpędzenie festiwalu z taką tradycją przez prezydenta miasta, zerwanie umowy, robienie jakiejś politycznej szopy wokół tego, bo po prostu objawem jakiegoś idiocenia kompletnego. Tego nie rozumiałem. Doszły do mnie takie słuchy, że głównym punktem sporu prezydenta miasta Opola z Telewizją Polską był mój udział w tym.
Zgadza się, rzeczywiście. Festiwalu, tak. Doszły do mnie takie słuchy, one zostały potwierdzone wielokrotnie. Z tym bardziej jestem usatysfakcjonowany, że ta impreza się odbędzie, ponieważ rozsądek czasami się przydaje, a nie zacietrzewienie. Festiwal polskiej piosenki w Opolu odbędzie się od 15 do 17 września. Trwa podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Przypomnijmy najważniejsze informacje. Obecne przepisy dotyczące zasad wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa są niezgodne z konstytucją, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wyrok w pięcioosobowym składzie zapadł jednogłośnie. Tym samym Trybunał przychylił się do wniosku prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Furgonetka na polskich znakach rejestracyjnych rozbiła się na północy Francji w okolicach Calais. Kierowca nie żyje. Do tragedii doszło po tym, jak koczujący w pobliżu imigranci zabarykadowali autostradę. Policja poinformowała o zatrzymaniu 9 Erytrejczyków, których obecność odkryto w jednym z trzech zablokowanych tirów. Wszyscy zostali osadzeni w areszcie i są przesłuchiwani. Prezydent Petro Poroszenko spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem Donaldem Trumpem. Głównym tematem rozmów był konflikt na wschodniej Ukrainie. Delegacja ukraińska podkreśla, że był to sukces, ponieważ rozmowa odbyła się przed planowanym spotkaniem Trumpa z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Podsumowanie dnia. Kontynuujemy podsumowanie dnia na antenie Polskiego Radia 24. Teraz odniesiemy się do słów, jakie dziś padły z ust wicepremiera, ministra finansów i gospodarki Mateusza Morawieckiego. Myślę, że jeszcze w tym roku do budżetu może wpłynąć dodatkowo 20 miliardów złotych więcej z podatków. A naszym gościem jest pan Sławomir Siwy, szef Związku Zawodowego Celników Celnicy.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. No i teraz jeszcze fragment wypowiedzi wicepremiera, który chyba szczególnie pana powinien zainteresować. Trzeba sobie wysoko zawieszać poprzeczkę. Rzeczywiście 20 miliardów to jest bardzo wysoko. Te 20 miliardów składa się z 20 miliardów drobnych czynności. Zaglądania do cystern przewożonych przez granicę, kontroli puszek, w których miała się znajdować karma dla psów, a znajdował się tytoń do fajek wodnych, kontroli przemytu przez różne granice. A pan w ciągu kilku ostatnich dni niejednokrotnie w bardzo zdecydowanych słowach mówił o takiej nieformalnej grupie urzędników, którzy od lat umożliwiają funkcjonowanie w Polsce szarej strefy, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o rynek paliw, które przynoszą największe zyski. No nie tylko paliw, panie redaktorze. To paliwo to jest tylko jeden z towarów właśnie o wysokiej kumulacji podatków i tu rzeczywiście zgadzam się w 100% z panem premierem, bo zwiększenie, poprawa ściągalności podatku akcyzowego. Gdzie mamy niestety wciąż totalne zapóźnienia i można powiedzieć na pewno też zwiększenie szczelności, uszczelnienie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i kontynuacja tego, co dzieje się na zewnętrznej, jak również dodatkowe tutaj działania uszczelniające powinny rzeczywiście te dodatkowe 20 miliardów złotych do budżetu przysporzyć. 20 to miliardów jest... dla przeciętnego słuchacza to jest kwota, no, wręcz niewyobrażalna. Ale gdybyśmy zsumowali te wszystkie rzeczy, które rzeczywiście no, różnymi strumieniami, strumyczkami i rzekami przepływają przez polską granicę, a potem przepływają poza nadzorem urzędów skarbowych, to o jakich kwotach tak naprawdę należy rozmawiać? Tutaj jest to nie do określenia. Jeżeli chodzi o szczelność granicy, to tutaj trudno to oszacować. Przykładem, ale można na pewno uszczelnić zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, bo w mojej ocenie liczne, dosyć liczne takie no, bardzo zuchwałe przemyty, jakie wciąż pojawiają się na naszej granicy, świadczą o bardzo dużej pewności przemytników, którzy są przekonani o tym braku jakiegokolwiek ryzyka. I fakt również niedozbrojonych sprzęt i kadry tych przejść granicznych, a przez to niewystarczające ich pilnowanie, no daje nam jako funkcjonariuszom poczucie dużej beznadziejności, którzy wszystkich tych funkcjonariuszy są, którzy ogromnym wysiłkiem pilnują szczelności granic. Teraz z granicami to jest tak, że na przykład na Węgrzech było kiedyś 27-30% przemytu. Węgrzy wzięli się za uszczelnianie, spadło do 6%. Podobnie w Rumunii, bo ktoś powie, że Węgry mają krótką granicę zewnętrzną, ale Rumunia ma już długo. I tam było tak samo, więcej, nawet 37% spadło do 15%. A więc można
sprawa, jak się to pozostało. Panie Przewodniczący, to chciałem się jeszcze odnieść do tych słów, które właśnie dotyczyły tej grupy urzędników, którzy od lat wpływają na funkcjonowanie prawa w Polsce, na to, że pewnych rozwiązań nie daje się wprowadzić, inne z kolei rozwiązania wprowadza się w takich, a nie innych formach. Jak ta grupa, wedle Pana wiedzy, funkcjonuje? Jak wpływa na to, że powstaje takie, a nie inne prawo? Albo to prawo nie powstaje? Ja użyłem słowa, że grupa urzędników Ministerstwa Zmian działa... Jak? Był Pan bardziej szczegółowy. W kooperacji z szarą strefą. Chodzi o takie stanowienie prawa, procedur i wytycznych, aby mogli korzystać z tego oszuści. Chodzi o tworzenie luk prawnych. Chodzi o powolne zamykanie luk prawnych, kiedy już wszyscy o danej luce podatkowej, prawnej robią na lewo i prawo. Dosłownie takie luki podatkowe potrafią być zamykane na przestrzeni lat. Lat, dosłownie lat, kiedy już wszyscy od lat wiedzą o funkcjonowaniu danej luki podatkowej. To jest często też tworzenie nowej luki prawnej, jeżeli zamyka się starą. Paliwa to jest tylko jeden z przykładów. Proszę sobie wyobrazić, że w 2015 roku, kiedy mafia paliwowa miała chyba największe prosperity, można przeczytać w jednym z dokumentów, który kształtuje to, jak będą prowadzone kontrole w całej służbie celnej, że, cytat tutaj, benzyny, oleje napędowe to obszar, w którym poziom ryzyka spadł w porównaniu z rokiem ubiegłym do poziomu wysokiego na średni. To oznacza, panie redaktorze, że w 2015 roku paliwa schodzą na margines zainteresowania służby celnej. Powszechną wiedzą wtedy w służbie celnej wśród funkcjonariuszy jest, że paliwa nikogo na górze nie interesują. A przypomnę, że wszyscy wiedzą w tym momencie, że tracimy na tym kilkadziesiąt miliardów złotych. I ja zadaję publiczne pytanie, czy to nikogo nie interesuje? Dlaczego do dzisiaj organy ścigania tym się nie zajęły? Przecież ktoś to te kilkadziesiąt miliardów strat wygenerował. Panie Przewodniczący, czy ci ludzie, o których Pan mówi, oni nadal piastują swoje stanowiska, swoje urzędy? Na pewno część z tych urzędników pozostaje w Ministerstwie Finansów, w izbach i urzędach skarbowych również, bo ta sprawa dotyczy także tego poziomu. Takich przypadków i podobnych dotyczących innych towarów niż paliwa, to jest ta wysoka kumulacja podatków, można mnożyć na przestrzeni lat. I to jest bardzo poważny problem, na który pragnę zwrócić Państwa uwagę. Bardzo cieszę się, że temat jest nagłośniony, bo liczę na to, że w końcu on też ponad podziałami politycznymi zostanie rozwiązany. A to jest problem apolityczny, Pana zdaniem? Tak, to jest problem apolityczny, bo chcę powiedzieć, że tworzenie warunków sprzyjających dla oszustów nie łączymy wcale z konkretnym rządem, nie należy łączyć z konkretnym rządem, ale z działalnością niektórych urzędników Ministerstwa Finansów i izb skarbowych. Celnych wcześniej. Niezależnie od tego, kto rządzi, oni uchodzą za ekspertów i oni mają wpływ na przepisy i na to, jak są wykonywane, jakie są procedury, jakie są wytyczne. Oni później wprowadzają też w błąd parlamentarzystów na komisjach sejmowych, często na mównicy sejmowej, wprowadzają w błąd poszczególnych ministrów. Ale to, panie przewodniczący, jest ponad podziałami politycznymi. Panie przewodniczący, zdając sobie sprawę z tego, o jak poważnym problemie mówimy, o wyciekaniu dziesiątek miliardów złotych, nie mogę nie zadać Panu tego pytania. To właściwie to pytanie padło. Na ile my krążymy trochę w świecie hipotez, znaczy wiemy, że coś się dzieje, ale nie jesteśmy w stanie wskazać nikogo konkretnie, a na ile wiemy, o jakich konkretnych ludzi chodzi? No to jest tak, że prokuratura prowadziła śledztwo na przykład w sprawie instytucji, gdzie Najwyższa Izba Kontroli, on był importowany z Ukrainy pod postacią koncentratu płynu do tych spraw, na Ukrainie wyjeżdżał jako doskonały smakowo w skali od 1 do 10, była dziesiątka spirytów. I on tu stawał na granicy się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, prawda, koncentratem płynu do tych spraw, czyli tam potencjalne straty Skarbu Państwa to 3 miliardy złotych. Tam rzeczywiście prokuratura nie doszła do tego, kto jest winny, natomiast zidentyfikowała ten problem. Rzeczywiście to, co ja mówię, to co ja przed chwilą powiedziałem o tej grupie urzędników, to zostało zidentyfikowane, że te ludzie
miastu, to były takie odpowiedzi, które zawsze broniły wszystkich patologii i układów. Inicjatywą zawiadomień prokuratury wychodzili także funkcjonariusze, byli szykanowani przez sygnaliści, funkcjonariusze składający zawiadomienia do prokuratury, czy informujący o nieprawidłowościach wśród swoich bezpośrednich przełożonych, byli nawet zwalniani ze służby. Były przypadki zawiadomień prokuratury na piśmie i brak było woli w ogóle ze strony prokuratury do przesłuchania zawiadamiającego. Znany jest przypadek, że prokurator w rozmowie poza protokołem poinformował funkcjonariusza, że nie ma woli politycznej do zatrzymywania i stawiania zarzutów kadrze kierowniczej, na którą były składane zawiadomienia, która na przykład patronowała procederowi korupcyjnemu na danym przejściu granicznym. Myśmy z tym walczyli, walczyli z tym funkcjonariusze. Przypominam także, że prokurator, na przykład prokuratury, to było prokuratury apelacji w Białymstoku, miał przygotowane postanowienie o przedstawieniu zarzutów dla byłego ministra pana Jacka Kaczyny, ale podczas jego urlopu zabrano mu śledztwo do Poznania i o sprawie już słychać nie było. Pani przewodnicząca. Tak wyglądała sprawa niezależności prokuratury w poprzednich latach. I ja mam duże obawy, że obecnie, no bo ci ludzie, którzy szykanowali tych sygnalistów, zwalniali ich z pracy, oni wciąż są zatrudnieni na eksponowanych stanowiskach w Krajowej Administracji Skarbowej. Jak zatem funkcjonariusze, urzędnicy mają informować o nieprawidłowościach, skoro wiedzą, że współodpowiedzialni na przykład za lukę w VAT i ci, którzy ich szykanowali, wciąż są decydentami w Krajowej Administracji Skarbowej. Pozwoli pan, że tym pytaniem naszą rozmowę zakończymy. Pan Sławomir Siwy, szef Związku Zawodowego Celników Celnicy.pl, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję za rozmowę. A już teraz informacja dosłownie z ostatniej chwili. Dworzec centralny w Brukseli został wieczorem ewakuowany. Słychać było eksplozję. O tym donoszą belgijskie media. Na razie te informacje są bardzo niejasne i wręcz sprzeczne. Można też przeczytać o tym, iż policja rzekomo miała zastrzelić mężczyznę, który miał na sobie tak zwany pas szahida z materiałami wybuchowymi. Zwiększone siły policyjne zostały wysłane na miejsce zdarzenia. Cały teren jest otoczony przez policję i siły specjalne. Teren został oczywiście ewakuowany i zamknięty dla postronnych osób. Ewakuowano także pobliskie restauracje i Grand Place, czyli główny rynek, który przyciąga tłumy, zazwyczaj tłumy turystów. Czy te informacje będą się potwierdzać? O tym oczywiście będziemy Państwa informować na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. A my już teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. I nasz kolejny gość, pan Jarosław Gus, ekspert do spraw międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No a ten kolejny temat to dzisiejsze, no właśnie, spotkanie czy też niespotkanie pomiędzy prezydentem Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko. Zawahałem się, ponieważ tak naprawdę doszło do czegoś, co Wydział Prasowy Białego Domu określił jako sytuację, w której prezydent Poroszenko, który tak naprawdę oficjalnie był na spotkaniu z wiceprezydentem, że Petro Poroszenko zajrzał do gabinetu owalnego, aby przywitać się z amerykańskim prezydentem. No i można by było tak trochę ironicznie zapytać, czy to jest jakaś nowa forma spotkań dyplomatycznych. No tego typu spotkania już się odbywały, bez przesady. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Nie doszło do oficjalnego spotkania, w sensie zasiedzenia przy stole rozmów. Te rozmowy konkretne zresztą były prowadzone z wiceprezydentem Pence'em, który nie jest zresztą nieznaczącą osobistością w administracji obecnej prezydenta Trumpa. Były też rozmowy z generałem McMasterem, doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego. Więc to jest wizyta na wysokim szczeblu, a tutaj zaznaczono po prostu, że panowie się spotkali, przywitali się, wymienili pewnie parę słów i tyle. Ale powiedziałbym, że z punktu widzenia dyplomacji ukraińskiej tak bardzo dużo. No i jeszcze jedna bardzo ważna informacja, która została opublikowana zapewne nieprzypadkowo właśnie dziś, informacja o tym, iż Stany Zjednoczone rozszerzyły na kolejnych 38 podmiotów sankcje nałożone na Rosję za jej działania na Ukrainie. Tak, to jest decyzja własnej administracji, bo przecież mieliśmy do czynienia niedawno z ustawą, która mówi o nałożeniu kolejnych sankcji na Rosję. Putin ma zrozumieć, że wojna jest nie... Niech spieprzają od cywilizowanego świata. Niech Sahar żrą. Znalazło się pod presją, to znaczy Stany Zjednoczone dały wyraźny wyraz i to zarówno ze strony legislatury, kongresu, jak i
w takim razie to, o czym pan wspomniał przed chwilą, to znaczy... Trump konkretnie, nie? ...strony ukraińskiej, to spotkanie rzeczywiście miało nie tylko symboliczny charakter. Zresztą w ten sposób o tym spotkaniu między prezydentami mówią ukraińskie media, mówią o tym również ukraińscy dyplomaci, podkreślając, że tak naprawdę najważniejsze jest to, iż do tego nawet krótkiego, nieformalnego spotkania mimo wszystko doszło przed oficjalnym spotkaniem Trump-Putin. No i pytanie w ciągu tego bardzo krótkiego spotkania. Poroszenko mógł chcieć przekazać Trumpowi jakąś ważną informację, jakiś przekaz właśnie poprzedzający to spotkanie Trump-Putin? Na pewno tak, chociaż myślę, no nie przesadzajmy oczywiście. Liczy się bardziej symbolika tego zdarzenia. Oczywiście to oznacza, że Ukraina ma bardzo silne wsparcie i to migawkowe spotkanie też ma swoje znaczenie w ujawnieniu tego wsparcia. To jest wyraźny sygnał dla Putina. Ale to przepraszam, właśnie, to jest bardziej sygnał dla Ukrainy, czy bardziej sygnał dla Putina? I tu, i tu. Oczywiście Ukraińcy powinni zdawać sobie sprawę, że to jest kraj, który ma nie tak duże doświadczenie z dyplomacji międzynarodowej, funkcjonuje. To już są powtórki, ale no, co prawda, to prawda. Tak naprawdę Ukraina się liczy oczywiście z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jako państwo, jako istotne państwo we wschodniej Europie, ale liczy się oczywiście w kategorii relacji amerykańsko-rosyjskich w sposób niesłychanie istotny, ponieważ Rosjanie, dokonując agresji na Ukrainę, zajmując Krym, po prostu obudzili supermocarstwo, które wydawało się trochę zasypiać do czasów administracji Obamy. I polem tego konfliktu, tego starcia mocarstw, tej rywalizacji stała się Ukraina. Więc my sami wiemy, że Polska była często w takiej sytuacji, kiedy była obiektem rywalizacji mocarstw i od zależności sterników nawy politycznej zależy, na ile z takiej sytuacji się korzysta. W tym przypadku Ukraina niewątpliwie odnosi pewną korzyść, zwłaszcza w kontekście wszystkich obaw, które miano w momencie, kiedy Donald Trump obejmował prezydenturę. Te wszystkie historie, które są za Trumpem, się ciągną w sensie pewnych procedur już na miejscu w Waszyngtonie, ale jeśli chodzi o te tendencje prorosyjskie w jego otoczeniu, jeśli już nie, jeśli chodzi o samą osobę prezydenta. Więc Ukraina ma niewątpliwie sukcesy. Ja przypomnę jeszcze, że dosłownie w przeddzień przedłużała sankcje Unia Europejska, sankcje wobec Rosji dotyczące Krymu i Poroszenko po prostu z Waszyngtonu jedzie do Brukseli, gdzie też odbędzie spotkania i też zaznaczy obecność Ukrainy w sprawach międzynarodowych. Wydaje mi się, że to jest komfortowa sytuacja w kontekście tych wszystkich turbulencji politycznych, które Zachód obecnie przechodzi. Akurat Ukraina przechodzi jej sprawa dosyć suchą stopą. Na razie przynajmniej, ale oczywiście trzeba być ostrożnym, bo przecież fazy tego zwarcia mocarstw przeplatają się z okresami odprężenia. Sami tego doświadczyliśmy, pamiętamy losy tarczy antrakietowej za czasów Obamy. Też mamy większe doświadczenie pod tym względem, jeśli chodzi o fluktuację polityki Zachodu wobec naszego regionu, wobec naszego kraju. Ukraińcy też tego będą doświadczać, więc nie powinni być przesadnymi optymistami i po pierwsze powinni skoncentrować się na uporządkowaniu spraw u siebie, bo przecież część rozmów, które prowadził prezydent Poroszenko, dotyczyła reform na Ukrainie i to niekoniecznie chodzi o reformy w sensie pewnego konceptu kapitalizmu wolnorynkowego, liberalnego czy innego, ale po prostu uporządkowania spraw państwowych, a zwłaszcza walki z korupcją, bo tutaj Ukraina naprawdę jeszcze ma bardzo dużo do zrobienia. Ten system oligarchiczny ciągle trzyma się mocno i to jest coś, co osłabia pozycję Ukrainy wobec tych sojuszników, których obecnie ma na Zachodzie. A to jest sprawa dosyć oczywista, więc naprawdę wyzwań, niezależnie od sukcesu, wyzwań przed Ukrainą prezydentem Poroszenko jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. No ale w takim razie w świetle tego, o czym pan w tej chwili mówi, jeżeli chodzi o te bardzo skomplikowane relacje w trójkącie Waszyngton-Moskwa-Kijów, no kwestia chyba najważniejsza. Mówimy o tym dzisiejszym spotkaniu, ale przed nami. Już całkiem niedługo, bo to się ma zdarzyć między 7 a 9 lipca w Hamburgu podczas szczytu G20, no zaplanowane jest pierwsze oficjalne spotkanie prezydentów Trumpa i Putina. No i pytanie, czego to spotkanie będzie dotyczyć i w jakiej atmosferze będzie przebiegać, albo inaczej, jak się zacznie, a jak się skończy? No jest to zagadką. Faktem jest, że
pana, więc on mógł się odpowiedzieć na to i na razie nie widzę pomysłu, jaką odpowiedź może znaleźć. Jego siła perswazji na szczycie G20 nie może być duża. Rosja zresztą nie zaprezentowała żadnego jakiegoś zasadniczego zwrotu czy manewru swojej polityce, który pozwoliłby Amerykanom, ale również Europejczykom na odejście od tej twardej polityki zainicjowanej w końcówce prezydentury Obamy w związku z agresją na Ukrainie. Ale też no, pamiętajmy, ta imperialna polityka Rosji właśnie zaznaczyła się na Bliskim Wschodzie, bo spora część kryzysu syryjskiego to jest aktywność Rosji, to jest uczestnictwo Rosji, wsparcie reżimu Asada. To spowodowało no, ogromne turbulencje. Wojnę domową podniosło na zdecydowanie wyższy poziom. Zresztą do dzisiaj te problemy nie są rozwiązane i nikt nie wie, jak sytuacja w Syrii się ułoży. Pamiętajmy jeszcze o tych takich działaniach Rosji, które są nieuchwytne. To jest wsparcie Iranu w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi. Rosja używa wszystkich możliwych instrumentów od dłuższego czasu i Amerykanie jakby udawali, że tego nie widzą przez dłuższy czas. Używa wszystkich instrumentów, aby zaszkodzić pozycji Stanów Zjednoczonych. Nawet tak drobny fakt, jak w momencie zaostrzenia się kryzysu związanego z Koreą Północną, przy pomysłach na nowe sankcje wobec Korei Północnej, nagle uruchomiono połączenie promowe między Koreą Północną a portem rosyjskim na Dalekim Wschodzie. Więc widać po prostu, że polityka Putina, ta agresywna, obliczona w dużej mierze na mobilizację wewnętrzną, ta polityka spowodowała zdecydowane zaostrzenie stosunków i wywołała twardą odpowiedź Rosji, która naprawdę przeszła na Stanów Zjednoczonych, które naprawdę nie paliły się do tego, żeby wchodzić w jakąś nową konfrontację na poziomie globalnym. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Gościem Polskiego Radia 24 podsumowanie dnia był pan Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych, a tematem było dzisiejsze spotkanie pomiędzy Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko, który, no jak to powtórzę to, jak to przedstawił Wydział Prasowy Białego Domu, zajrzał do gabinetu owalnego, aby przywitać się z amerykańskim prezydentem. A już teraz, tradycyjnie w podsumowaniu dnia czas, aby spojrzeć w strefę wirtualną, czyli to oznacza, że w naszym studiu jest już bloger Marcin Królik. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tradycyjnie. Trybunał Konstytucyjny znokautował KRS. Mogliśmy przeczytać na Niezależnej. Chodzi oczywiście o dzisiejsze orzeczenie TK, że przepisy obecnych zasadach wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa są częściowo niekonstytucyjne. Sprawę jak zwykle żywo komentuje Twitter. Znany już państwu użytkownik o niku Antykod stwierdził, że Trybunał de facto zdelegalizował KRS, a jak tak dalej pójdzie, to za kilka dni zdelegalizują prezesa Sądu Najwyższego. W tym samym duchu wnioskują kontrowersje net, ale Przemysław Szubartowicz z portalu Wiadomo Co uważa, że właśnie to orzeczenie jest złamaniem konstytucji, do tego jawnym i bezczelnym. Z kolei Tysol.pl krytykom dzisiejszej decyzji, zwłaszcza piszącym o pisowskim trybunale, przypomina wystąpienie Kamili Gasiuk-Pichowicz sprzed kilku miesięcy, w którym posłanka Nowoczesnej podkreślała, że żaden organ ani urząd nie ma prawa w Polsce do oceny merytorycznej wyroków TK, gdyż mają one powszechnie obowiązującą moc i są ostateczne. W polityce relacjonuje iskrzenie na linii władz prezydenckich MSZ odnośnie nominacji ambasadorskich, a konkretnie nieuwzględnienia przez Andrzeja Dudę około 10 kandydatów przedstawionych przez ministra Witolda Waszczykowskiego, o czym ten ostatni mówił dziś w RMF-ie. W Polityce opublikowało wywiad z Krzysztofem Pszczerskim, w którym szef gabinetu prezydenta podkreślił, że sukces można osiągnąć tylko działając wspólnie, do czego minister Waszczykowski naturalnie się przyczynił. No niemniej radziłby mu zachować umiar w słowach. Na portalu znalazła się również riposta samego Waszczykowskiego, który stwierdził, że nie rozumie, skąd ta nerwowa reakcja i zaznaczył, że w wielu kwestiach, na przykład personalnych i prawnych, odpowiedzialność nie leży wyłącznie po stronie MSZ-u. Nie zakładam, że głównym hamulcowym w tych sprawach jest prezydent, ale problem niewątpliwie istnieje, powiedział. I dodał, że w imieniu prezydenta nad całym tym pionem
pieczę sprawuje właśnie Szczerski i jak się wydaje, sprawy ugrzęzły właśnie w jego urzędzie. Sukces na pewno może sobie zapisać Ministerstwo Obrony, jak bowiem donosi portal Polska Zbrojna. Jutro ma wylądować w Polsce zapowiadany przez ministra Macierewicza również na Twitterze samolot do przewozu najważniejszych osób w państwie. Maszyna to Gulfstream G550, a będzie nosić nazwę książę Józef Poniatowski. Na fanpage'u Polski Zbrojnej możemy obejrzeć galerię zdjęć. Co prawda niektórzy określają ten model jako no, taki sobie od nieduży samolocik, ale na przykład Marcin Ogdowski, dziennikarz, korespondent wojenny i autor bloga Bez Kamuflażu, podsumował, że dobra zmiana w tym obszarze funkcjonowania sił zbrojnych rzeczywiście jest dobra. I jeszcze osobowość internetowa, którędy na Leningrad, która, proszę sobie wyobrazić, żartobliwie serwuje nam teorię spiskową, że przemytnicy planują obalenie rządu. To oczywiście w związku z wypowiedzią Sławomira Siwego ze Związku Zawodowego Celników, że za poprzedniej władzy nie można było ruszać paliw. Takiej wypowiedzi ze strony przedstawicieli służb skarbowych wcześniej czy później należało się spodziewać, skwitował z kolei na swoim blogu europoseł Zbigniew Kuźmiuk. No to tyle, co miałem dzisiaj dla Państwa przygotowane. Słyszymy się jutro ponownie. Powtórka programu. To Polskie Radio 24. Zbliża się godzina 4. W debacie w Sejmie przysłuchiwali się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy zmian w oświacie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Resort Zdrowia ma ponownie przeanalizować projekt o możliwości pobierania opłat przez szpitale publiczne. Konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji ustawy o działalności leczniczej są wstrzymane do czasu zakończenia tej analizy. Takie są efekty spotkania ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z premier Beatą Szydło, które odbyły się po posiedzeniu Rady Ministrów. Barbara Góra. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł tłumaczył wcześniej, że w nowelizacji chodzi o wyrównanie szans publicznych szpitali i placówek działających w formie spółek, które oprócz leczenia w ramach kontraktu z funduszem mogą pobierać opłaty. Nie zamierzamy pobierać od pacjentów, którzy zgłaszają się w ramach ubezpieczenia, żadnych dopłat ani opłat. Po prostu wyrównujemy szanse tych szpitali, które chcemy, żeby były prowadzone nadal jako publiczne szpitale. Premier Beata Szydło powiedziała, że będzie domagała się wyjaśnień w tej sprawie. Według mnie w tej chwili nie ma takich możliwości, abyśmy wprowadzali świadczenie odpłatne, chyba że pan minister zdrowia jest w stanie mi uzasadnić, że nie wpłynie to na dostępność pacjentów do świadczeń zdrowotnych, że nie wpłynie to na to, że będą dzieleni pacjenci na lepszych i na gorszych. Projekt jest mocno krytykowany przez polityków opozycji. Barbara Góra, Polskie Radio. Internetowa firma Najana z Korei Południowej zgodziła się zapłacić $1 000 000 okupu grupie cyberprzestępców. Pieniądze mają być przekazane w zamian za odblokowanie komputerowych danych.
hakerzy użyli programu o nazwie Erebus. Zablokowali komputery firmy Najana, która zajmuje się usługami internetowymi. Szef Najany powiedział, że cyberprzestępcy żądali początkowo 4 400 000 dolarów płatnych w wirtualnej walucie Bitcoin. Skończyło się na milionie dolarów. Zdaniem części obserwatorów jest to rekordowo wysoki internetowy okup. Nie jest to pewne, bo często takie sumy nie są podawane do wiadomości publicznej. Zajmujące się bezpieczeństwem elektronicznym twierdzą, że z cyberprzestępcami nie należy negocjować ani płacić im okupów. Rafał Motrzyk, no nie należy, Polski, no nie należy, ale... Marcin Jędzi Tomaszewski, poseł ze Szczecina, wyrusza na Grenlandię, by wytyczyć nowe szlaki. Wraz z ekipą śmiałków będzie się mierzył ze skalnymi fiordami z pokładu jachtu. To 5 tygodni pływania i atakowania nierozpoznanych dotąd fiordów, mówi Marcin Tomaszewski. Celem jest wytyczenie najtrudniejszej sportowej drogi na Grenlandii. To wyprawa na zachodnie krzyża Grenlandii jest spełnieniem naszej marzeń, ponieważ celem jest eksploracja niejednokrotnie 1000-metrowych skalnych ścian fiordów z pokładu jachtu. Te rejony jeszcze nie są rozpoznane i jest dużo białych plam, zarówno dla żeglarzy, jak i dla alpinistów. Jak odblokuje? Troszeczkę jest taka wyprawa nieznana, tak jak wyprawa pierwszych zdobywców. Pojedziemy, zobaczymy i mam nadzieję, że to będzie. Start wyprawy 30 czerwca. Szczecinianin wraz ze swoim teamem do grenlandzkiej wioski eskimowskiej doleci samolotem. Nasz jacht Berg wypłynął ze Świnoujścia 2 miesiące temu. Dopłynął już w tej chwili do brzeży Grenlandii. Dolatujemy do miejscowości Ilulissat. Pakujemy sprzęt, prowiant na jacht i znikamy z tego świata na 5 tygodni. Wyprawa zakończy się 5 sierpnia. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Czas na prognozę pogody w kraju. W dzień będzie zachmurzenie umiarkowane, w Karpatach okresami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 stopni na północy przez około 23 w centrum do 27 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 minut po czwartej. Powtórka programu. Dorota Kania, w studiu już są z nami pan profesor Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry. I Jacek Lisieniewicz, publicysta Gestapolska. Witam serdecznie. Panowie, chciałem zapytać o imigrantów. Czy rzeczywiście będzie sprzeciw większości społeczeństwa na przyjęcie imigrantów? Profesor Kik. Jeżeli chodzi o Polskę, jestem przekonany, ale to z dwóch powodów oczywiście. Powód pierwszy, to myślę sobie, że my Polacy troszkę podchodzimy do tego w sposób bardzo emocjonalny, mniej racjonalny, ale instynkt samozachowawczy. My jako Polacy jesteśmy narodem troszeczkę przywiązanym do swoich tradycji, do swojej tożsamości, do religii, czyli do specyfiki cywilizacyjnej chrześcijańskiej. Co to ma do rzeczy? Chodzi o pomoc ludziom. Co to ma do rzeczy? Taką kotwicę w pewnym sensie przed. Większość Polaków, rzecz jasna, podziela koncepcji multikulti, czyli takiego wymieszania. My mamy 1000 lat jako Polska, jako Polacy i chcemy co najmniej drugie 1000. Nie mamy tych tradycji jak Wielka Brytania czy Francja kolonialnych, prowadzących do takiej tendencji mieszania etnicznego. Być może tam to się sprawdza. To jest ich specyfika, ich prawo, ich wola. My mamy troszkę inne położenie, inne tradycje, inną w pewnym sensie kulturę, bardziej religijną. Tam wiemy, że na Zachodzie religie kościoły pustoszeją, u nas w Polsce ciągle są pełne. Także polska specyfika chroni nas przed zbyt łatwym zaakceptowaniem koncepcji wywodzących się troszkę z innych kultur.